Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w Dailing Light. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem fabularnym Spotkaj się z Jade w wagonie. Jesteśmy już przy tym wagonie, więc w zasadzie nie przedłużając, kontynuujemy. Hej, chodź tu, zobacz to. Coś się kroi w tamtej szkole. Tahir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy, co kombinują. Co jest w skrzyniach? Dobre pytanie. Jeśli to antyzyna, musi być nasza. Gdzie są? Szlach. Wiatr! Pieprzony Tahir. Powinien się smażyć w piekle. Musimy... Cholera! Gdzie ona pobiegła? No nic. Jemu już nic nie pomoże. Ilu bandziorów jest w środku? Widziałam tylko tych, którzy poszli za Tahirem. Ale na pewno jest ich więcej. Powinniśmy użyć różnych wejść. Osobno przeszukamy większy obszar i narobimy mniej hałasu. No cóż. A to trzeba się dostać na górę. Ważne, że te plujki nie wybuchną we mnie. Znaczy, purchawy. O, nazwijcie jak chcecie. Chyba jeszcze jedno jest. Nie. Czy mogę zamknąć? Ła. Dobra, ale jesteśmy już bezpieczni, to już nie wlezą. Coś ciekawe. Ładny. Co by z nim można było zrobić? Może być. I zamienimy sobie za maczetę. I wchodzimy do środka. Dużą zaletą siedzenia... Tahira razem ze swoimi ludźmi wynosił z budynku mnóstwo rzeczy. Co oni planują? Widziałem też, jak zabija jednego z cywilów. Podły morderca. Muszę się zakraść do budynku. Mam nadzieję, że jest tam gdzieś antyzyna. No zobaczymy. W budynku jest tą zaletą, że można tutaj... Jestem w środku. Posprawdzaj klasy. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. Powinny być jakoś poopisywane. Żargon wojskowy jest dość prosty. Nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem. Tutaj bez problemu można zastosować karabin, bo żaden nowy zombiak nie przyjdzie.
Brazurka, nie dziękuję. Jakaś klasa? Co macie w klasie ciekawego? Części metalowe, no powiedzmy. Alkohol, nieładnie. Elektronika. To jest raczej spotykane. Kibelek. Wygląda standardowo, jak w niektórych szkołach czasami. A? Tyle skrzyń i nie mogę uwierzyć, że tutaj nic nie ma. 9 kasy. Pusty. Ruszcie się, cholerne łajsy! Nie mamy całego dnia, a nie uśmiecha mi się zostawać tu na noc. Czy ja wiem? Czy któremuś z was, durnie, wpadło do głowy sprawdzić piwnicę? No pewno, że nie, skoro klub wciąż tu jest. Brać się do roboty! O? Szukają czegoś. Dla naszych bohaterów najlepiej by było, żeby to była antyzyna. Spróbujemy maczetą, czy mieczem Cordesem na początku. Naprawmy go sobie. Okay. A, tędy nie wyjdę. A, wyjdę. Wszystko jest. Wyłącz to cholerstwo! Zaraz zaczną tu ściągać przemieńcy! Mamy tu kogoś, kogo tu nie powinno być! Znaleźć go i zabić! Dobra. Tam powinien być wyłącznik. Raz próbujemy teraz. Okej. Na wszelki. Popełniłeś zajebisty błąd. Ups, nie o to chodziło. Tylko na tyle cię stać. Było tutaj boom. Trochę się podpiekliśmy. Zombiak. Ha,
Celowałem w nogę. Jeszcze? Klucze, 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 klucze. Gdzie one są? O, i są klucze. Okej, antyzyny, ale tu nie ma antyzyny. Tylko wojskowe. Chyba, że tu jest jakaś skrzynia. O, jest. Jade, nie ma tu antyzyny. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się na dole. Dobra. Kluczyk jest tu. Okej, jest mieczyk. Którędy? Dobra, trzeba teraz zejść na dół. I chyba tu gdzieś, tu? Nie, dalej. Nope, nie tu. Raczej też nie tu. Kanciapa. Ciekawego tu będzie? Nic, kompletnie nic ciekawego. Gdzie? Chyba tędy. O. Nie podoba mi się ten dźwięk, który słyszałem. Miejmy sobie na toporki. Przydały się. Następni idą. I nie wstawaj. Kolejne zedy. Zombiaczki. Łapkę, któryś zgubił. Moment, gdzie miałem iść? Zawsze się tu gubię. Tutaj na dół miałem iść, okej. Okay. Czyli tu. A, okej. Okay.
Ła! Dobra, szkoda, że tych toporków nie mogę podnosić. Ups. Pomóż mi. Się robi. Boże, Crane, ale z ciebie dupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy. Ej, czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Oż ty, w życiu. To jest plastik C4, no nie? Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. Nie zgrywaj durnia, stawimy im czoła razem. I zaryzykujemy, że to odzyskają? Mowy nie ma. Wracaj do wieży. Do zobaczenia. Obiecaj mi, że nie dopuścisz Rahima do gniazda. Tak, jasne. Obiecuję. Idź już. A no tak, bo ten chciał wysadzić to gniazdo. Dobra, tu nie będziemy się... I po sprawie. Coś ciekawego mieliście przy sobie? Nie? Nie? Nie. Teraz będzie mi potrzebne to i może w sumie weźmy sobie tą najnowszą. Cordes. O. Cholera. Wyruszyliśmy z Jade na poszukiwanie Antyzyny, a znaleźliśmy materiały wybuchowe. Teraz musimy się stąd zwijać, zanim wróci Tahir. O no. Dobra, trzeba się ulotnić. No właśnie. Crane, mówiłeś wcześniej, że będziemy musieli pogadać, jeśli nie znajdziemy Antyzyny. I pogadamy, tylko najpierw zróbmy coś z tymi ładunkami. Dobra, słuchaj, dam materiały wybuchowe Saidowi, a ty pomów z Rahimem. Ma się trzymać z dala od tego gniazda. W porządku, Jade. Spokojna głowa. Dzięki. Ja to w ogóle jest godzina 5. Aha. Gdzie mam udać się? Wróć do wieży. Dobra. To lecimy do wieży. Ups. Cześć. Bez problemu. No, wzrósł mi poziom przetrwania. Raczej bezpieczni. Atak w kamuflażu. O. To się może przydać. Będąc w kamuflażu będziemy mogli teraz zabijać zombiaki po cichu. Może zademonstruję to potem. Od
Odwal się ode mnie! Odejdź! Wyznocha! No, nagrodę poproszę. Prawie jak Spider-Man. Wróć do wieży, jestem w wieży. Dobra. Zbieram więcej sygnałów z innych części dzielnicy. W wieży nic. Jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Rozmawiałem z Jade. Zaniesie materiały wybuchowe Saidowi. Poprosiła mnie, żebym pomówił z Rahimem o gnieździe przemieńców. Chcę, żeby trzymał się od niego z dala. Pomysł sam w sobie dobry, żeby się nie pakował. Bedroom nie. O. Crane, Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście, facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem, to i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak, ale sam to załatwię. Ale... to mój plan. I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja pier... Teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki. Pogadamy wkrótce. A, już widzę, jak on słucha tego polecenia, żeby się tam nie pakować. Doktor... poniżej, dobra. Nie tu. Piętro niżej, dobra. No niestety. Piętro już niedostępne. Doktorze, masz chwilę? O, Crane, tak? Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz, jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra, no to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Okej, czyli do kwatermistrza. Tutaj jest też jakieś... Zdaje się, że parę zdrowych osób jest na bazarze i wiedźma jest jedną z nich. Jeśli ktokolwiek miałby samą gadaniną zapewnić sobie bezpieczeństwo, to chyba Dalia, nie? Powiedziałeś, że jest wiedźmą? To ona twierdzi, że jest wiedźmą. Twierdzi, że dzięki tym pierdołom wudu, które odstawia, zarażeni nawet jej nie tkną.
Podobno może bez szwanku spacerować po całym mieście. Nocą. Może wie coś, czego my nie wiemy. Może i tak. A może jest tylko staruchą szpetną jak Mulica, co? Tak. Że nawet zombiaki nie są nią zainteresowane. No dobra. I jeszcze tutaj coś jest. Aha, chyba kojarzę, co to był za quest. Nie? Yeah. Widziałem w szkole jakichś ludzi. Ciekawe, co oni tam robią, nie? A, to nie. Tu jesteś. No, tu jesteś. To akurat mi niewiele pomoże w tym momencie. Trzeba zejść do kwatermistrza. Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych dziwnych zarażonych, których widziałem przed szkołą. Powiedział, że zazwyczaj pojawiają się w konkretnych rejonach. W wieży sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby... Rytki dla dzieci. Okej. I... Ludzie mówią, że ktoś włączył antenę. To chyba będę w stanie zrobić od razu. Zobaczmy, czy coś ciekawego jest u handlarza. Nope. Zwiadowcy widzieli ludzi wchodzących do szkoły. Coś tam się zdecydowanie dzieje. Działo. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Ach, mądra maksyma, dzięki. No dobra. Czyli mamy już w sprintera. To jest dalej quest na... Teraz mogę odbierać sygnał ze wszystkich dzielnic. Derek. Zobaczmy jeszcze Derka przy okazji. Okej, okay, mamy sprinterów, ale to nie... w tym momencie mnie nie interesują. Crane, jesteś tam? Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował, na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Okej. Okay. Ktoś jest w szkole. Nasi zwiadowcy widzieli chodzących tam ludzi. Prawdziwe to anioły też muszą istnieć, co? Dobra, zobaczmy, co my mamy. Dalej mamy questa rodzeństwo. Wonne krzewy lawendy. Trojgarowi. Gdzie ja to muszę zanieść? Tu, no. Elektronika 2. Części elektroniczne Rahima. Nie oczekuj, że radio będzie lepiej działać. Rahim ubzdurał sobie, że zbuduje biegacza robota. Miewa takie absurdalne pomysły. Tam widziałem, ktoś jest jeszcze. A tu jest wyjście. Gdzie? Zabieraj tę łacka! Ale masz siekierkę. Dziękuję ci, ogromnie dziękuję. Nie ma sprawy. Właśnie. Zapomniałbym jeszcze jedną rzecz. Ponieważ to jest... ulepszenia... F6. Tak, można mu coś tutaj wypakować. Damy mu tak. Niech będzie Spartacus. Damy mu jeszcze... O, Templariusza i coś na wytrzymałość. Aladdin? Nie. Tytana mu damy. O. Dobra. I co nam zostało? Znajdź torbę Falona.
No dobra, myślę, że od tego zaczniemy następny odcinek. Za dziś w każdym bądź razie chciałbym bardzo podziękować. No i do następnego. Mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.